Większość inwestorów w Polsce, którzy decydują się budować dom we własnym zakresie, buduje bardzo długo, ale to nie znaczy, że oni to zaplanowali. Budują bardzo długo, bo budowa odbywa się w sposób nieskoordynowany i niezaplanowany. Czyli budują długo, budują drogo. Warto podzielić całą budowę na pewne etapy. Mówimy tutaj o domu budowanym w technologii tradycyjnej. Na początku mamy stan surowy zamknięty, czyli mamy kompletny budynek zamknięty drzwiami, oknami, ewentualnie bramą garażową. Potem następuje przerwa na suszenie budynku, co najmniej 3 miesiące. I następnym etapem jest budowa tak zwanego stanu deweloperskiego, która trwa także 3 miesiące. I mamy praktycznie kompletny budynek, prawie całkowicie ukończony, bez podłóg i bez elementów wyposażenia, czyli bez szaf, bez wyposażenia kuchni. Po tych 3 miesiącach następuje jeszcze jednomiesięczny etap stanu pod klucz. Czyli maksymalny, optymalny cykl budowy trwa od 7 do 10 miesięcy. Wariantów czasowych takiego cyklu budowlanego może być kilka, ale najbardziej zalecany to budowa, która zaczyna się wczesną wiosną, powiedzmy jest to marzec albo kwiecień, trwa 3 miesiące, mamy stan surowy zamknięty, potem mamy 3-miesięczną przerwę na suszenie budynku i w okresie jesiennym trwa ten etap wykończeniowy, czyli za każdym razem inwestorzy mogą się wprowadzić do własnego domu przed okresem świąteczno-noworocznym. Pamiętajmy, że przy tak założonym planie budowy i harmonogramie budowy mogą wystąpić pewne niespodzianki. Przede wszystkim mówię tu o pogodzie, która w ostatnich latach potrafi być bardzo niestabilna. Czyli zimą potrafi być bardzo ciepło, a odwrotnie wiosną potrafi nam się zrobić zima, która trwa bardzo długo. To wszystko może spowodować, że pojawią nam się opóźnienia. Jak im zapobiec? Dobrze sporządzony harmonogram budowy ma w sobie ukryte pewne rezerwy. Do niedawna standardem było poszukiwanie ekip budowlanych w okresie mniej więcej 3 miesięcy właśnie przed rozpoczęciem budowy. Niestety w tej chwili rynek budowlany jest bardzo zdrenowany. Mnóstwo ludzi wyjechało za granicę, nie ma zastępowalności pokoleń, dlatego też proponuję zacząć poszukiwanie ekip na pierwszy etap budowy około 6 miesięcy wcześniej, przed rozpoczęciem budowy.